Witamy serdecznie w programie magazynu futbolowej Ligi 6 GFL z Weekend. Przed nami analiza sytuacji w lidze C1, tak więc zaczynamy. Zobaczmy na zestaw par oraz wyniki, jakie padły w minionym tygodniu. Jedno bramkowe zwycięstwo drużyny Delphi nad AKS Kabaret. Aerodynamika nocnika wygrywa z drewnianej szóstką Wejdera 7-3. No i długo oczekiwane zwycięstwo Drink Teamu 6-3 nad RKK Agropark.com.pl. Zaczynamy od tego pierwszego meczu AKS Kabaret, Delphi, zwycięstwo Delphi jedną bramką i po meczu kapitan Maciej Kopeć podszedł do nas, kapitan drużyny AKS Kabaret i powiedział, no to teraz już wiecie, dlaczego nazywamy się AKS Kabaret. No ale ten mecz wbrew pozorom nie był słaby w wykonaniu AKS-u. Można powiedzieć, że taki wynik odzwierciedla jakby różnicę między tymi drużynami. Bo jedna bramka różnicy, to nie jest dużo, a Delphi przecież w tym sezonie gra bardzo dobrze i to jest jakby w tym momencie główny faworyt do zajęcia czwartego miejsca, więc bardzo wysokiego. AKS Kabaret w środku stawki się uplasował i nie jest to wyczyn, który można by było określać kabaretem. Są przecież zespoły, które prezentują się słabiej, a też nie był to jakiś występ taki, który uprawniałby do tego, żeby mówić, że coś tam... Mam wrażenie, że kartę miał na myśli, że mieli zwycięstwo w garści, ale zaprzepaścili. No tak, ale Delphi to jest doświadczony już zespół i bardzo solidna drużyna. Bardzo solidna i, no i naprawdę nie ma się czego wstydzić, dokładnie, że nawet jeśli się prowadziło, czy było blisko zwycięstwa, że z takim zespołem się przegrało. No Delphi, tak jak mówię, w tym momencie główny faworyt do zajęcia czwartego miejsca, tym bardziej, że popili mi wczoraj, mają problemy, o tym będziemy mówić w dalszej części programu, ale Delphi solidnie się naprawdę bardzo prezentuje. Mecz tygodnia w lidze C1, Ambergold, Darmat, Kraków, Kragwil. Zwycięstwo Darmatu 9-7 i no to bardzo ważne zwycięstwo. Bardzo ważne i bardzo przekonujące, trzeba powiedzieć, że ten wynik dla Ambergold wygląda nawet lepiej niż przebieg tego spotkania, bo tak naprawdę ostatnie minuty tą porażkę, rozmiary porażki zmniejszyły. Ja się spodziewałem trochę innego meczu. Wydawało mi się, że przede wszystkim będzie mniej goli i będzie bardziej to spotkanie wyrównane. Jednak Darmat miał w tym meczu przewagę, szczególnie w drugiej połowie zdecydowaną i pierwsza bramka, no to stadiony świata, można tak określać. No a potem ta drużyna szła za ciosem, Ambergold to prawda walczyło, nawet doprowadziło do kontaktu, do remisu, ale od tego dnia po prostu Darmat był zespołem lepszym, no i zwyciężył, no i to jest tak jak mówisz, że jest bardzo ważne zwycięstwo, po pierwsze z tego względu, że Darmat utrzymuje jeszcze kontakt z aerodynamiką nocnika, po drugie w wyścigu o drugie miejsce jest przed Ambergold, więc... A aerodynamicy tym samym też odpada już. Problem, natomiast też jest nadzieja dla zespołów, które są za tą czołową trójką, że jeszcze może uda się dogonić Ambergold, bo kilka drużyn jeszcze z tą drużyną ma bezpośredni pojedynek, a też ostatnio właśnie Delphi na przykład punktuje, La Furia Rocha też ma serię całkiem korzystnych wyników. Więc teoretycznie te zespoły jeszcze mogą Ambergold dogonić, aczkolwiek tak jak Delphi jest faworytem w wyścigu po czwarte miejsce, tak Ambergold jest ciągle zdecydowanym faworytem po co najmniej trzecie miejsce. Być może jeszcze gdzieś któreś z tych czołowych drużyn będą gubić punkty, aczkolwiek no, na to się nie zanosi raczej i myślę, że status quo pozostanie, czyli aerodynamika, Darmat, Ambergold. Gdyby było inaczej, no to będę zdziwiony. Spotkanie Roch i TV Sport, zwycięstwo Rochu, chyba niespodziewane, nikt na nich nie stawiał. Natomiast wiadomo, że to mówimy co sezon, że Roch w każdym sezonie ma przynajmniej 2-3 mecze bardzy dobre i to był jedno z tych spotkań. Roch zwiększył swoją szansę, bo w poprzednim sezonie z ISTV zremisował, teraz ISTV też nie przeżywał swojego najlepszego okresu w tym sezonie, więc Roch swoją szansę poczuł, no i wykorzystał grając siódemkę i no ale grając w swoim starym, dobrym stylu, mam takie wrażenie, zresztą to też Maciek, którego w studiu z nami nie ma, potwierdzał, że grali tak jak kiedyś, no i tak jak kiedyś grali na krótko ostrzyżonego jelonka, tak teraz na Mazgaj krótko ostrzyżonego Mazgaja, no i Mazgaj jest tak samo skuteczny i mi to zdało egzamin. Wygrana 4-2, no i przede wszystkim kolejna bramka kapitana Weilera. 8 meczów w tym sezonie, 8 goli, 9 goli, w każdym meczu strzelał bramki.
A jeszcze ma serię z poprzedniego sezonu, gdzie w trzech kolejnych strzelał, czyli łącznie 11 meczów z bramką. No podejrzewam, że mało jest zawodników, którą taką serię mogą się pochwalić. Dokładnie. I ten zawodnik cały czas występuje w Rochu, a nie w zespole, który bije się o mistrza. Zaskakujące. Mecz Arnomika Nocnika, drewny szóstka Wejdera, zwycięstwo spokojne, dynamiki. No tak, spokojne, aczkolwiek był jeden taki fragment, w którym no, zrobiło się troszkę goręcej, gdy szóstka no, zbliżyła się na dystans i potem miała no, niewielki dystans, nawet chyba złapała kontakt i potem miała jeszcze okazję, czy miała właśnie okazję na to, żeby jeszcze jej bramkę kontaktową, już nie pamiętam, ale był taki fragment, który gdyby ta okazja została wykorzystana, to byłoby troszkę więcej stresu po stronie aerodynamiki, natomiast okazja została zaprzepaszczona, tak jak powiedziałeś, mecz bez problemów, większych wygranych aerodynamiki. No szóstka przegrała różnicą 4 goli, no ale nie jest to jakiś też powód do wstydu, bo z aerodynamiką przegrywa większość zespołów, no i większość przegrywa w wyższych rozmiarach. Wystarczy wspomnieć Darmat, który przegrał różnicą 5 goli, a szóstka jednym golem mniej. Mecz La Furia Rocha, Geokrak, zwycięstwo La Furii 6-2. Zwycięstwo pewne, aczkolwiek też w pewnym momencie Geokrak miał swój czas w tym spotkaniu. Przegrywał już po 8 minutach 3-0, ale potem strzelił dwie bramki. Wynik 3-2 utrzymywał się przez dobre kilkanaście minut. No i dopiero w drugiej połowie Furia, gdy odskoczyła na 4-2, no to kolejne bramki zdobywała, mogła zdobyć ich, powinna zdobyć ich więcej, natomiast no, marnowane sytuacje raz za razem, czy to do pustej bramki, czy to sam na sam. Największym poszkodowanym był tutaj chyba Marcin Skiba, bo on te piłki wykładał, skończył mecz z 3 asystami, a tych asyst powinien mieć 2 razy więcej. No ale liczą się tak naprawdę 3 punkty, zwycięstwo w La Furii Rocha pewne i zespół w górnej połówce tabeli się znajduje na 5. miejscu awansowym. Tak, natomiast Geokrak pokazał, że grać w piłkę potrafi, jeśli tylko ten zespół będzie przychodził w swoim składzie, tak, nie będzie problemów kadrowych, no to naprawdę może tak, jeszcze... Tak, bo dołączyło teraz dwóch nowych zawodników wystąpiło w tym spotkaniu, no i oni też bardzo dobrze się zaprezentowali, więc dokładnie. Jakość gry trochę podnieśli, no i zobaczymy, czy przyniesie to punkty w kolejnych meczach. Mecz RKK Agropark Kąpel kontra Drink Team. Drink Team ten sezon zaczął od 2 zwycięstw, potem przyszły 4 porażki z rzędu. No i w końcu gracze w żółtych strojach mogli cieszyć się ze zwycięstwa. Tak, zwycięstwo zasłużone, natomiast no, też trzeba... Ciągle RKK ma problemy z obsadą bramki, bo jeśli jest na torze, no to daje tej drużynie bardzo wiele. Natomiast no, w tym spotkaniu każdy zawodnik z pola bronił, więc to na pewno też ułatwiło zadanie Drink Teamowi, natomiast ten zespół wzmocnił się, wykorzystując ostatni moment na zgłoszenie zawodników. Debiut zaliczył Sierant i on zdobył w tym spotkaniu 5-6 goli drużyny, więc na pewno zawodnik ciekawy. Zobaczymy, czy w kolejnych meczach też będzie prezentował taką dyspozycję. Natomiast na RKK mecz przegrało i choć prowadziło, to jednak no, bez bramkarza to będziemy mówić ciężko. Ciężko jest grać i wygrywać, prawda, żeby nawiązać walkę. No i takie detale decydują w meczach drużyn o wyrównanym poziomie. No to decyduje, a mam wrażenie, że jednak Drink Team i RKK to są drużyny o podobnym potencjale. Zadecydował brak bramkarza, no to świetny debiut Sieranta. No i mecz Popilimy wczoraj, Galdrew zwycięża, choć wiemy, że Popilimy wczoraj no mają problemy kadrowe w tym momencie. No tak, można powiedzieć, że mecz ten mógł się w ogóle nie odbyć, bo czwórka zawodników Popilimy wczoraj miała wypadek samochodowy, no i z gry wypadli. Ostatecznie udało się szóstkę zebrać, mecz się odbył, no ale nie był to szczęśliwy dzień dla Popili, bo nie dość, że właśnie ten wspomniany wypadek, no to jeszcze też pod bramką rywali szczęście mi nie sprzyjało. Piłka i tak dziwnie się odbijała, że trafiała w poprzeczkę czy w słupek. Galdrew od początku sobie ten mecz ułożył, potem kontrolował przebieg spotkania. Na wiele nie pozwolił rywalom. Co prawda częściej przy piłce byli gracze Popili, ale Galdrew grając kontry tak jak lubi i umie, no to po prostu wypunktował Popili wczoraj. I ta porażka, no i w ogóle sytuacja Popili mocno komplikuje sprawy walki o górne miejsca w tabeli. Wiemy, że przed tym tygodniem była drużyna na 4. miejscu, no a teraz
spadła na szóste bodajże. Albo na szóste miejsce. W takim razie wspomnieć o spadku. Zobaczmy na tabelę. Na pierwszym miejscu Jadomika Nocnika 19 punktów, na drugim Darmat Kraków 18 punktów i na trzecim Amber Gold 18 punktów, a w strefie spadkowej RKK Agropark.com.pl oraz drużyna Geokrak. Przed nami szóstka tygodnia w bramce Maślach, dalej Ugarenko, Wielopolski, Wiater, Adrian Pompa i Sieran, Adrian Pompa z gwiazdeczką. Tak, to jest najjaśniejsza postać tego hitu w lidze C1. Cztery bramki, no i kapitalny gol. No i ta pierwsza bramka. Ta pierwsza, tak, dokładnie, którą określiliśmy. I nawet ta radość po tej pierwszej bramce widać było, że temu zawodnikowi naprawdę samemu też się podobało. No tak, na pewno kandydat do gola miesiąca i w tym sezonie chyba ładniejszy nie było. W historii FLA zdarzały się może ładniejsze, ale... Ja pamiętam, że chyba nie. Zawodnicy Ligi C1 mogą nie za tego zawodnika, ale kiedyś Jurek Lipczyński marzył o tym, że kiedyś w FLS-ie strzelić właśnie taką bramkę nożycami. No, jemu to się nie udało, a tutaj zawodnik, proszę bardzo. Piękna bramka. Gratulujemy serdecznie. To wszystko z Ligi C1. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia. Dziękuję.